Na początek zapraszam do odśpiewania hymnu narodowego. Proszę o zabranie głosu księdza proboszcza Krzysztofa Musiała. Proszę bardzo. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Panie, wspominając bohaterskich powstańców wielkopolskich, dziękujemy Ci za ich wiarę, odwagę. Dziękujemy za wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tocząc najdłuższą wojnę nowoczesnej Europy, przygotowali to wspaniałe powstanie. Za wszystkich ludzi światłych, przywódców, tych wszystkich, którzy w szczególny sposób pragnęli wolnej i niepodległej Polski. Wspominamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę, za wolną Wielkopolskę. Wspominamy także tych wszystkich, którzy przeżyli powstanie i opowiadali młodemu pokoleniu o walce, która przyniosła zwycięstwo. I po tylu, tylu latach zaborów powstała wolna Polska. Dlatego wspominając tamten bohaterski czas 27 grudnia 1918 roku, przybycie Ignacego Paderewskiego do Poznania i początek tej walki, która okazała się zwycięstwo. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Mary, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego stąpi na was i pozostanie z wami na zawsze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o zabranie głosu wójta gminy Kazimierz, pana Zenona Gałkę. Temu wolność była na wyciągnięcie ręki. Wielkopolanie od dawna czekali, by po nią sięgnąć. Czekali na ten dziejowy moment, pracując wytrwale, wiernie ojczyźnie, cierpliwie, dzień w dzień, rok za rokiem, przez ponad 100 lat. Gdy większość regionów Polski cieszyła się otrzymaną wolnością, Wielkopolanie sami musieli o nią zawalczyć. 27 grudnia 1918 roku wybuchło powstanie, którego kolejną rocznicę dziś obchodzimy. Był to największy, zakończony zwycięstwem zryw niepodległościowy na terenach Polski. Nikt nam tej wolności nie podarował. Wywalczyli ją dla nas nasi dziadowie i pradziadowie, przelewając własną krew i ginąc za wolność i ojczyznę. Zwycięska walka zbrojna Wielkopolan była czynem o doniosłym znaczeniu historycznym dla odradzającej się państwowości polskiej. Położyła kres panowaniu pruskich zaborców nie tylko w Wielkopolsce, ale i zachęciła do działania Polaków na Śląsku i Pomorzu. Przychodząc z tego dnia, każdego roku razem pod pomnik kazimierskich powstańców, pamiętamy, że to oni podarowali nam tę wolność. Pamiętamy, że wolność nie jest nam dana, lecz zadana. My teraz nie musimy o nią walczyć z bronią w ręku, ale powinniśmy pracować wytrwale, tak jak nasi dziadowie, dla dobra Wielkopolski, ale i całej Polski. To jest nasz dług wdzięczności i powinności. Wdzięczności i powinności zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej. Musimy też pamiętać, jak ważne są dobre relacje z naszymi bezpośrednimi sąsiadami. Świadomość znaczenia powstania wielkopolskiego z 1918 roku to dla całego narodu, wszystkich pokoleń Polaków, najlepszy sposób na uczczenie pamięci poległych powstańców. Przecież ideały, o które walczyli, były i są i zawsze będą dla nas aktualne. Cześć i chwała bohaterom! Za chwileczkę zaproszę delegację Urzędu Gminy Kazimierz, samorządowców, przedstawicieli szkół podstawowych, harcerzy, przedszkoli, Wiary Lecha, wszystkich, którzy tutaj są i mieszkańców gminy Kazimierz, o składanie symbolicznych kwiatów, wieńców lub zniczy. Zapraszam serdecznie, bo jest teraz ku temu okazja. Thank you.
Jeszcze raz dziękuję w imieniu organizatorów wszystkim osobom, wszystkim delegacjom, które złożyły pamiątkowe wieńce, znicze, przypominko powstańców wielkopolskich. Jeszcze raz podkreślam, przekazujmy tą historię, tą wiedzę o naszych męczennikach też, którzy walczyli za naszą wolność, niepodległość, o to, abyśmy mogli właśnie w takich miejscach się spotykać co roku. Na podsumowanie odśpiewajmy rodę.
Dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję. Do widzenia, do zobaczenia, proszę Państwa, za rok.